siódemka zawsze była bardzo ważną liczbą. Mamy 7 dni w tygodniu, 7 cudów świata. W wielu kulturach oznacza także szczęście i doskonałość. Dlatego my nie pozostaniemy gorsi. To jest 7 odcinek Rowerem przez Wielkopolskę z miejscowości Oborniki. Co Oborniki mają do zaoferowania rowerzystom? Z roku na rok ścieżek rowerowych w naszej gminie przybywa. Każda tak naprawdę inwestycja drogowa to w tej chwili oprócz jezdni dla samochodów to również wygodna i bezpieczna ścieżka rowerowa. Te ścieżki układają się już właściwie w całą sieć tych dróg. Oborniki można przejechać już takim bezpiecznym pierścieniem rowerowym i to są takie ścieżki miejskie, ale oprócz ścieżek miejskich mamy już kilkadziesiąt kilometrów ścieżek typowo turystycznych, które tak naprawdę łączą się w sieć. Jeżdżąc tymi ścieżkami można zwiedzać najatrakcyjniejsze tereny naszej gminy. Co takiego możemy zobaczyć w tym mieście? Mamy Puszczę Notecką, jeśli chodzi o tereny zielone. Tam na pewno warto się wybrać częściowo ścieżkami rowerowymi, częściowo ścieżkami leśnymi, ale również na pewno ścieżka historyczno-turystyczna na terenie miasta i gminy, też w dużej mierze już po ścieżkach rowerowych. Znajdujemy się przed Centrum Rekreacji w Obornikach. Co to miejsce właściwie oferuje swoim przyjezdnym gościom? Koniecznie będąc w Obornikach trzeba na to miejsce przyjechać, zostawić swój jednoślad, wejść, popływać. Mamy bardzo fajną strefę wellness and spa. Oprócz tego mamy tutaj strefę bowlingu, mamy także klub fitness, na którym odbywają się i zajęcia indywidualne, i zajęcia grupowe. Jest także strefa wolnych ciężarów, siłownia. A powiedz mi coś o tych pięknych dziewczynach, które masz za swoimi plecami. Te piękne dziewczyny to jest jedna z grup, które właśnie tutaj trenują systematycznie właśnie w Centrum Rekreacji Oborniki, w klubie Wicherek Fitness. Także te zajęcia odbywają się cyklicznie. Tutaj widzimy właśnie zajęcia tak zwane pumpy na świeżym powietrzu. Pogoda sprzyja, więc jak najbardziej trening w plenerze jest wskazany, przyjemny i bardzo miły dla trenujących. Chwilę wróćmy jednak do Obornik, gdzie sprawdzimy, jak w sumie przygotować rower do drogi. Rowerzysta, który kupuje rower, o czym powinien pamiętać? No, powinien pamiętać o podstawowych rzeczach. Kupując rower w sklepie, dużo rowerów jednak aluminiowych, nie ma podstawowej nóżki rowerowej. Dalej, światełka przednie, przód, tył, bardzo ważne. Jakieś odblaski w kołach. To są też ważne rzeczy. Dzwonek, podstawa. To są rzeczy, gdzie nawet możemy dostać mandat. Po 12 km jazdy piękną ścieżką rowerową czas najwyższy zapytać się, gdzie my właściwie jesteśmy. Stobnica, czyli ostatnia stacja na ścieżce pieszo-rowerowej z Obornik poprzez Słonawy, Bąblin, Kiszewo, Kiszewko. Służy mieszkańcom, rowerzystom, biegaczom, kijkarzom, także w weekendy tłumy ludzi. Powiedz coś może o tych wiatach, które widziałem po drodze. Przystanki, na których postawione są wiaty wraz z ławeczkami i miejscami postojowymi dla rowerów. W trakcie wycieczki można przy takiej wiacie się zatrzymać, zrobić sobie postój, wypić zabraną wcześniej ze sobą kawę.